Dzień dobry, wieczór. Z tej strony Gwiezdny Klucz. Jest ze mną siostra. Siostra, powiedz coś. Kroję. I tak, w sumie... Jogurcik jest. Wiem, że to przywitania coraz będzie mniejsze czy coś, ale... Zrozumcie, jak my siedzimy. I powiedzmy, mamy przerwy 10 minut, 15 minut, jakąś godzinę, dwie, półtora, czy cokolwiek. Robimy jakieś ważne rzeczy, żeby nie było, że my siedzimy tylko przed komputerami i jesteśmy bez życia. A potem wracamy do grania, w to tak nas to wciąga i tak chce nam się nagrywać. No to zrozumcie, że te przywitania w końcu będą trochę opadać. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Ale będziemy się odprzeć. Tak. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, to jest jedna rzecz, a druga... Mam nadzieję, że też tak samo jak my chcecie bardzo tej gry. I tak, dla tych, którzy to oglądają spokojnie, nie oznacza to, że zaniedbam inne tytuły. Halo, wychodzimy z kapsuły. U siebie. Nie, pod tym względem nie ma, że coś. Ale no, po prostu na razie. Z siostrą bardzo się chce wybrać. I druga. Dobra, to otwieraj sobie te skrzynki może. I ja tutaj teraz nie posprawdzę. Nie ma wrogów. Jak nie ma? Są. Tak, nie. O, jak widzicie, już. W tym podejściu jestem banditem znowu. I z wersją ataku shotguna podobnego. A ja twoim kochanym komando. Tak, tak. Siostra nie zmienia za dużo postaci. Ale no nie ma co się dziwić, jak to do mnie lecą te odcinki głównie. Ale tak, ja zmieniam postacie i stwierdziłem, że po prostu postaram się zmieniać. Gorstą. Nie wiem co to. Często... A tutaj jest skarby. On killed a drop treasure. Tak, tak. Ja to miałem bardzo często, bierz to. Tak samo steka mam dla ciebie tutaj jest chyba. Gasolin? To jest gazolin, dobra. Nie, no weź to sobie, weź. Ja nie potrzebuję takich rzeczy na razie. Ja po prostu właśnie wolę ciebie wzmacniać i brać tylko to, co ja znajdę takiego naprawdę super potężnego dla siebie. Bo nie potrzebuję dużo jako bandit na pierwszych etapach, pamiętaj o tym. Jedyne tylko, co proszę, to żebyś naprawdę była skłonna oddawać mi swoje lunar coiny, jeśli ci wpadną, bo chcę po prostu zobaczyć, co to będzie z tym, jak będzie to. Okularki można kupić. I albo okularki, gazolin. Albo ja sobie wezmę. Albo okularki, albo ja sobie wezmę fokus krystala, co wolisz? Zależy na czym chcesz się skupić. Fokus krystal jest idealny, bo ja podchodzę flet, blisko to... i robię shotgun przecież. No. Dobra, biorę fokus krystala w takim wypadku. I też otwieram skrzynkę, zobaczymy co tu będzie. Antybossowe. Ojeła. Czekaj, bo chcesz chyba jakiegoś siostra? Drona widzę. Ty chcesz siostra, czy ja mam brać? Gunner. Co? Brałeś co? Gunnera, czy nie? Możesz. Gunner drona. Chcesz antybossowe pociski, czy ja mam je brać? Mi jedno, mówiłam. Dobra, to wiesz co? Tylko... Wezmę sobie, czemu nie? Chociaż jedną sztukę, więcej nie muszę, ale tak jedną chociaż tak, okej? Okay? Zdecydowanie dobry wybór dla ciebie. Tak, widzę teleportera. Nie tu, o tu. Okej, okay. U góry gdzieś tam. Nie na samej górze, jeśli o to chodzi. O, i widzę kaplicę hazardu. Muszę spróbować zdobyć achievementa, oczywiście, więc no. Free time in Arrow. Nie, to jest piękne. Piękne, piękne, po prostu. To jest my luck. Tak. Tak. Myślałem, że to jest za coś pozytywnego, co się okazuje, że po prostu za przegranie. A, no i dostałem nagrodę, którym jest stun grenade, więc chodź po to. Stan grenada nie potrzebuje. Już się kulululuje tutaj, biugnę. Okej. Okay. Przy okazji drona nam zrobią. Się... Leczącego. Dobra, może inaczej. Nie tyle, co nie potrzebuje stan grenadów, co zdecydowanie lepiej będą działały one u ciebie, bo masz więcej pocisków, szybsze pociski. Więc moim zdaniem będzie to po prostu u ciebie lepsze. Skupiasz na snajpieniu. Nie, na snajpieniu nie. Ja wbiegam... Czemu nie hazardujesz? Bo nie chciałem, żeby narzuciłeś na siebie nagrody. Fokus krystal, dobra, to moje. I więcej hazardować nie mogę. Zawsze trzy są. Ale czyli dwa hazardy były. Nie. Trzy, przy czym jeden przegrałeś, a dwa przegrałem wygrałeś. Jeden? Serio? Okej, okay, dobra, to może masz rację. I tak, chyba przegrać trzy idziemy razy, to chyba naprawdę być warto. Możemy. Ale jak tak myślę, to przegrać trzy razy, no trzeba mieć farta, tak, bo to daje achievement, więc trzeba mieć farta. Na sam dół spadłam. Oj, przy okazji z fokus krystalami jestem w stanie moim tym R-kom dobijać naprawdę potężnie. Te fokus krystale duże bonusy dają naprawdę do tego wszystkiego. Tak, zdobyłam dwa healing drony. Okay. To nieźle, nieźle.
I sklepik widzę, więc sobie zerknę, czy coś fajnego. No dobra. O! Grzyb! Grzyba zdobyłem znowu tego czerwono-czarnego. A ja biorę cool glasses. Mhm, bierz, spokojnie. I wiem, że tego grzyba może... Nie, on jest na blisko. Ten grzyb jest na blisko, to mi się bardziej przyda niż tobie. Jestem prawie dead, bo przepaść mnie jajtnęł. Okej, jakbym cię znalazł, to ci pomógł, ale... A, dobra, tam jesteś. Ja już idę. Już idę z moimi dronami. A ja mam teleportera, czy coś? Tak. Ja idę do ciebie, zresztą. Okej, chwila, bo tutaj widzę sklepa i chcę zobaczyć, co będzie w tym sklepie. Trzy losowe przedmioty. A nie, trzy losowe? Dwa losowe i medkit. Kupuj sobie coś. To ja biorę losowe. A co my tu mamy? Healing drone. Oczywiście, że to biorę. Ja to biorę. Strzykawka, dobrze, dobry wybór. Lubię strzykawki, chociaż akurat na bandicie te strzykawki nie są aż takie potrzebne. Gdzie był ten teleport? Nie wiem, a właśnie, to coś. Widzisz to coś? No, tak. Wiem, co to robi. Co? Orientowałem się jedną rzecz. Jak to użyłem ostatnio przez przypadek, straciłem jedną monetę. A był Blue Orb. Tak. Była informacja o Blue Orbie. I w tym momencie dostaliśmy teleport, pamiętasz, do tego bazaru. I moja teoria jest taka, że to wywołuje bazar. Dobra, czyli 11 potrzebujemy. Niekoniecznie, 10, jedna osoba i jedna osoba drugi. Jedną wystarczy chyba. No, czyli łącznie 11. No łącznie tak. Wróciłem nie tam, gdzie trzeba. Super. Jest ten teleport w ogóle, bo ja jakoś się gubię, go nie widzę. Nie wiem. A, dobra, jest, dobra, już widzę. Widzę już go. Łubudubu! I nie trafiłem. Nie. Jestem jeszcze lamą. Ładniej nie trafiłam. No cóż, wiem, może że takie nasze lamienie. Tędy. Okej, dobry pomysł. I wiem, że takie nasze lamienie może niektórych męczyć, czy coś, no wybaczcie. Niestety. My się bawimy, okej? Tak. W sensie, na pewno z czasem postaram się... Musimy tryhardować! W sensie, na pewno powiem tyle, z czasem postaram się, żeby te odcinki były sensowniejsze, ale... No, ta seria nagrywana w pierwszym dniu, kiedy w ogóle mamy tą grę, to... Na pewno będzie taka właśnie tego typu. Ale mogę wam zagwarantować, że tak... Niedługo postaram się już... pograć trochę samemu może, poćwiczyć... I odcinki już pokazywać trochę porządniej. I to dosłownie obiecuję. Nie, że postaram się. Obiecuję, a... On Titan, okej. Okej. A na razie tego jeszcze nie będę prosił, ale na... Może na trzecim piętrze czy coś... Chciałbym spróbować nałożyć efekty mojego krwawienia po prostu na bossa. Dobra, to rób to. Bardzo dużo razy. Nie tutaj. Nie tutaj. Tutaj jest za słaby. Nie. Spadłem. Red Whip. Bardzo Red Whip? Okej. No dobra. Nie jest to idealny przedmiot, ale no niech sobie będzie. Zawsze wezmę, żeby mieć ewentualnie zielone do przelosowywania w drukarkach, jeśli się trafią. To jeden dla ciebie, jeden dla mnie, czy jak... Chociaż tak, nie, weź najlepiej. Oba, bo ja mam za dobre zielone. O, no tak, masz tą książkę fajną. Dobra, to biorę te Red Whipy. Co? No, i cyk, czy są czy coś healing wrogowie fajne? Drony! Nie no, healing nie drony, to mam farta razem z nimi. Wydaje mi się, że to jest to, czego nam najbardziej potrzeba, tak prawdę mówiąc, tak, bo obrażenie mamy chyba takie wrażenie. Ale ja śliczna jestem, tylko steka na Bebzonie brakuje. Gara, tak twierdzisz? Ja tam się mówią, kłócić nie będę. Mówią, nie wywołuj stek... Chociaż lepiej nie wywoływać steka z lasu. Albo ze skrzynki. No, dokładnie. Potem będziesz miała same steki. No, ale dobra. Wydaje mi się, że to podejście może mieć potencjał na dotarcie do trzeciej krainy w naszym wykonaniu. Może do czwartej, nie do trzeciej, bo do trzeciej już umiemy. A tak, tak. Dzisiaj ty na pewno umiesz, bo ty grasz głównie komando, przez co no twoje umiejętności się skupiam na jednej postaci. Ja zmieniam co chwilę. Więc u mnie to, no, to ciężko mi powiedzieć. Jeszcze jak to będzie? Okej, okay, Abandoned Aqueduct. Origin of Tarn. Wow, poza bitwą jestem bardzo szybki, co mi się podoba. Nie to. Idę. To, które otwiera.
Jest zwykła, jest bojowa. Ja, to bez różnicy, którą otworzy, bo ja potrzebuję tylko specyficznych przedmiotów, więc większość i tak będzie trafiała do ciebie. Baryłka z pieniędzmi. O, super, super, super. Ja zrobię coś takiego, żeby już otworzyć jedną. Okej, i co to jest? O, moje, bo to Focus Crystal. A ja jestem na blisko. Zrobię jeszcze coś takiego. Siostra, może... Ja tym razem użyję. I otworzę ci tę skrzynkę. Odsuń się. Uwaga, uwaga, uwaga. Możesz to wziąć. Nie pamiętam, jak to działa. To zmniejsza obrażenia o kilka punktów otrzymywane. I to tak na sztywno, nie że procentowo, tylko dosłownie na sztywne punkty. No jest napisane, Flat, idziesz hazardować, nie marzenie. No tak, idę, oczywiście. Nie dostałem? Nie dostałem? Jeszcze raz! Nie stać mnie. A jak będzie mi stać, to spróbuję. Możesz jeszcze ofiarować swoją krew zawsze. Nie, nie, teraz będzie za dużo procentów, żebym chciał. Już ofiarowałem 75. Chodź tu. Barel. Pieniędzy. A, barel? Co to za barel jakiś? Barel daje pieniądze. A, ten, dobra, myślałem, że to jakiś inny. A poza tym ten z pieniędzmi zawsze nazywał po prostu barel? Mi się wydawało, że to było coś tam z pieniędzmi w nazwie. Okej. Ja już idę szukać jacyś ustosań. O! Moje ulubione. Chodzi ci o nowe ogniki? Coś. Gorge Opus. O. You and all your allies enter a frenzy. Okej. Nie wiem, jak to działa, ale uwaga, uwaga! Nope! Co to? Deathmark. To ty weź, bo ty krwawy nie nakładasz. Dobra. Frenzy! Chciałam przetestować, więc no. Aha, jeszcze można hazardować! Ostra, podczas frenzy mamy wielkie prędkości ataku. U mnie prędkości ataku chyba w takim wypadku zmniejszają, znaczy prędkość ataku u mnie chyba przyspiesza po prostu przeładowanie. O mój Boże. Więc jednak prędkość ataku też jest warta, bo szybciej przeładowuje znacznie szybciej wtedy. Dobra, ja idę szukać. To szukaj spokojnie. Ja tutaj spróbuję zhazardować trochę jeszcze. Jak coś, to tu masz beczkę. A... pieniędzmi. Okej, okay, a ja zrobię głupie ryzyko. Jak? Nie, to jest dobra. Myślałem, żeby zaryzykować w głupi sposób z czymś, ale nie wiem. A jak działa Shrine of Mountain? Chyba utrudnia trochę ten. Jest jakiś złoty przedmiot, którego nie znam. Beetle Guard. Beetle Guard? Znaczy czerwony przedmiot. O... brać? Albo ty, albo ja. Musimy to wziąć na pewno. Nie znam tego, więc... Ja czy ty? Dobra, to ja. Możesz wziąć ty. A razy dwa extra charges of your utility skills. Reduce utility kill cooldown. Na przyszłość ty bierzesz. A utility to jest ten taki, jak u mnie to jest to znikanie. R. Nie, R to jest special. A dobra, to ja biorę. Albo ty. Oba przypadki będą dobre. No, to jest takie neutralnie dobre. Ale nie wydaje mi się, żebym aż tak tego potrzebował. Mi to daje uniki po prostu. O, dobra. Przy okazji mam pieniądze, to ja mam znowu skazardować. Ja mam co sekundę unik! Nic. Dostałem coś? Tak, dostałem broszkę, to akurat warto i hazardy się wyłączyły, więc mogę iść też do ciebie. Dobra, nie jestem w bitwie, to może zaraz się przyspieszy moje bieganie? Oczywiście, że tak. Jestem kto bierze szybki. To? O, możesz cię brać. Dobra, to ja biorę. A, ale to ja jest... ślicznie wyglądam. Tak, oj tak! Oj tak! Wyglądam jak super koksu jakiś. No to dobra, no bo my tu jesteśmy super koksy. Zobacz. Ja jestem memowym. Patrzaj, co można losować. O, za Focus Crystale bym to musiał robić, a nie wiem, Focus Crystale mi są lepsze. Patrzaj na mnie, patrzaj! No widzę. Frenzy! No. Halo, frenzy! No. Okej, okay, i co dalej? Otwieram tutaj dwie skrzynki. Grzyby i sztandar. Kto chce grzyby, kto sztandar. Ani jedno, ani drugie nie jest zbyt mocne, to może sobie oba wziąć. A ja aktywuję Mieci już bossa. To dla mnie. No, ja potrzebuję specyficznie tylko rzeczy. Beetle Queen, no, ta gra nas uwielbia. Nasza kochana!
Mam nadzieję, że nie umrzesz za szybko, skarbę. A mówiąc mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że tak. Nie, znowu te bicze, serio. Jakie bicze? Renwick. A, to bierz, ja chcę zobaczyć, jak szybki ty będziesz. Poza bitwą? Uwaga, okay, coś się trafiło? Coś takiego, forgive me, please. Nie wiem, co to jest. Bierz. Mogę? Jasne. Ja mam już. Aha. Jak? Rzucasz laleczkę, która ciągle aktywuje rzeczy na ubiciu. W moim przypadku to będzie wieczne generowanie bariery. W swoim przypadku to byłoby podpalanie i inne tego typu rzeczy. Okej. Więc oboje byśmy mogli z tym skorzystać, ale ty masz jakieś swoje coś innego, tą friends całą. Missile drone. Friemzy. Mam właśnie. Wow. Muszę przyznać, wow. To jest bardzo dobry potencjał na dobry, bardzo dobry przebieg. Tak, to jest potencjał na pewno dobry przebieg, chociaż niestety to tylko plansza, my jesteśmy już na hardzie. Więc trochę mamy bardzo mocne postacie. Ale tak, z tym się zgodzę. Na pewno łatwiej by było i mocniej, gdybyśmy jeszcze nie lamili tak, jak potrafimy, ale tak. Trzecia kraina, nadciągamy. I swoją drogą, siostra, liczyłaś może ile już skoków tych takich kosmicznych robiliśmy? Nope. Bo mnie zastanawia, ile nam do 30 brakuje. I jak uwaga, teraz wejdę w tryb bez... Okej, jestem w trybie bez bitewnym. Jezus Maria. To jest piękne. To jest piękne. Mamy tu skrzynkę. Tu jest large. A ja znalazłem chest od damage'a. Ja otworzę large to damage. Okej. Nie tam pasuje i... Reach plus 300% movement speed. Going podczas fast. Podczas prędzy? Na achievement dostałem za to, że jestem aż taki szybki, że po prostu no. Go tak go fast! No tak. No po prostu Sanic ze mnie po prostu, Sanic. Tak, jestem Sanic po prostu. Hazarduj. Potem. Nie mogę, przecież muszę kupić skrzynkę damage, sam mi kazałaś. Potem. No dobra. Tylko na razie zarabiam na życie, że tak to nazwę. Ja też zarabiam na życie. I znalazłem skrzynkę, którą byśmy mogli otworzyć 7 minut temu. I tak jak mówię, to jest po prostu skrzynka, którą możesz otworzyć, jeśli w 10 minut tutaj dotrzesz. Co to jest? A! Chcesz misle, czy ja biorę misle? Chcesz misle drona? Tak. Bez różnicy, szczerze. Chcesz nie drona, tego wiesz, że możesz wypuścić przy okazji. A, co ja możesz wybrać? Ja jakoś ja mam te amunicje. A co ci wydropiło ze skrzynki? No, gazolin. Wiesz sobie, ja tego nie potrzebuję. Jak chcesz, to już mój trzeci. No właśnie dlatego mówię, żebyś to brała. W ten sposób ten efekt będzie dużo potężniejszy u ciebie. A teraz chodź, tam masz hazard. Wiem, że tam jest hazard, przecież go widziałem. Tak samo można tutaj wymieniać zielone. Ja ciągle mogę sobie zszarżować i to jest arty piękne. Tam mamy... Kojarzę, że super. Gdzieś tutaj był ten dron specjalny. Aha, super! I jaka już hazard nagroda? Się wyłączył. Medkit i nasiona, które powodują, że jak zadaję obrażenia, to się leczę. A, to okej. Okay. Bo teraz ja szukam szybko wyjścia z tej planszy i może to przeżyjemy jeszcze. Chyba, że jest nie, coś jeszcze innego, przez to, co byś chciała tutaj robić. Nie, w sensie jedyne co, to może znaleźć tego wspaniałego drona. A, ale wiesz co, mi się wydaje, że takie jeszcze nie muszą się wygenerować. Mogą, ale nie muszą. Mówisz? Medkit. Okej. Medkit. Lunar pod... Do tego nie otwieram. Okej. Okay. O, co my tu mamy? Crowbar. Zdecydowanie mi się przyda. Mam teleporta. Dobra, jestem tu, więc... Priemzy! Zacznę, wow. Jak tylko zobaczę. O, magma worm. To nie jest ten jakiś inny worm, którego ty miałaś. Tam jako komando? Okej, to w takim razie gin.
Nie baw się w Ragnarosa, Władcę Ognia. Gin, robaku! Ciekawostka, był też Ragnaros Władca Światła, który krzyczał, żyj, robaku. Ale gin! Jakim cudem ten robaczek jest już dead? Death Mask, Mark. Ja jednego wziąłem, ty też pewnie wziąłeś jednego. Ja wziąłem też. Okej, dobra. Daliśmy radę i to świetnie, więc jej. Chyba możemy wygrać dzisiaj czwórkę. No, jest szansa. Ja nie powiem tak, nie powiem nie. Ale jest potencjał. Trzy healing drony, missile drone, free MZ. No, szkoda, że mi tak dobrze nie szło, jak grałem sobie tą łowczynią ostatnio. No. Bo miałem ochotę na łowczynię, powiem szczerze. Ale no nie poszło z najlepiej. Ja zobaczę, czy żadnego hazardu ani skrzynek tu nie ma w okolicy, bo powiem, po co hazardowała lub podkrzynkowała, mam 1200 coś. O, ja mam tylko 796, ale no też, trochę tego jest. PMC! O co aktywowałaś, siostra? Przecież tutaj już wygrywamy. Cicho, szczegóły, zdradzasz. Piciowie nie wiedzą, a wait, wiedzą. No, wiedzą, na szczęście. I dobra, jak teraz jest teleport, to zauważyłem, że OBS mi się schował, więc go przywrócę. 21 minuta i 37 sekunda. Tak. Musiało się stać. Coś innego. Oh no. I co to za miejsce w ogóle? Jak się ta kraina nazywała? Co to jest? Shrine of the Woods. Jak nie to wiem, działa? Nie wiem. Masz hazard. To jest hazard? Mhm. Jeśli jesteś taka pewna, no to okej. Okay. Ja bym taki pewny nie był, ale... No tam trzeba płacić. Na wszystkie kapliczki trzeba płacić. Ale dobra. Nie, niektórych płacisz krwią, a tam pieniędzmi. Okej. A po płacenia krwią, krzynkę. Właśnie zapłaciłem krwią. Zielony! Okej, dobra, to. Self kit. Bierz. Dobra. Czy ja? Bierz, ja nie potrzebuję tego. Poradzę sobie spokojnie bez tego wszystkiego. Hazard możesz robić. Co tu robi ten bossu robak? Mówiłem, że niektórzy bossowie mogą się pojawiać jako zwykli przeciwnicy. Czyli on się tutaj pojawił jako zwykły przeciwnik. Ale nie przejmuj się tym, on nie jest trudnym przeciwnikiem. No nie z tobą. Ale muszę dać frenzy, bo deadłabym. No okej, rozumiem. Nie musisz mi się tłumaczyć. Gdzie on wyskoczy? A, tutaj, okej. Na moich pleców. Wylazł przed chwilą. Bo nie ukrywam, trochę chaosu tu jest i nie widzę gościa, przez co ciężko mi go pokonać. Żyje już? Znaczy nie żyje już, czy jeszcze żyje? Nie. Monster Log, Magma Worm. Okej, brawo. I czy mogę to zrobić? Mogę. Ile teraz kosztuje? Już nie można, już nie zrobiłem całego. Ostatnie kosztuje 93%. 93. Dokładnie. Na co możesz zmienić? Może za takie rzeczy też są ocimy w memy, ty? Co jest? Sticky Bomb? Nie, nie potrzebuję Sticky Bomba. Jest zielony sklep. Okej. Nie widzę tutaj nic sensownego tak bardzo, więc... Znak zapytania? Co to? A, dobra, podczas sprintu twoja ta, jak to się nazywa? Bierz. Czemu? Ja nie sprintuję często. Ale dzięki, tak. Nie wiem, co to za przeciwnik, ale jest bardzo wytrzymały. I wybuch. Nie wybuch. Zastrzeliłem go moją tym. O, teleportera znalazłam. Okej. Idziemy już od razu dalej, czy jeszcze szukamy czegoś? Nie wiem, może... pociski antybossowe. Okej. Tylko to jest... Możemy ryzykować. Ja mam za dobre rzeczy. Ja raz spróbuję. Dobra, w sensie mam medkita niby, no ale... A właśnie, zobaczcie, to jest Shrine of Woods. Nie mogę użyć. To jest lecznicze po prostu. Mówiłem, że to nie hazard, tylko to jest leczenie. Się okazało. Czemu nie mogę użyć tego? Tej drukarki? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Może nie masz po prostu białych przedmiotów. Wywaliło mnie. Znowu? Siostra! Jak ty to robisz? Nic nie robię. To już aż nadto dziwne. Wiesz co, następną rozgrywkę to ty spróbuj zahostować.
tak być może będzie ciekawiej. A ja póki co tą dokończę, oczywiście. Nie poddam się tak łatwo, nie ma przebacz. Beze mnie tu nie wygrasz. Cichaj. Może przejdę czwartą krainę. Nie bez mła. Souls Control Unit. Corrupted AI. Derp? No, tak się nazywa bossu, który mi się trafił. I przegram z nim, bo nie widzę, nie wiem, co się dzieje wokół mnie. Tak pokrótce mówiąc, więc tak, pewnie miałeś rację, że bez ciebie sobie nie poradzę. Bez twojego friemzy. No, padłem, niestety. I nie będziemy niestety mieć zaliczonego tego jako przegrane, bo siostra sobie dryfuje nie wiadomo gdzie. Niestety. Więc na tym kończymy epizoda. Na takim pięknym bugu. I jak mówię, następne podejście siostra hostuje. Poszukamy rozwiązania. Też. Ale tak, pomiędzy tym następnym odcinkiem postaramy się poćwiczyć, bo no nie wychodzi nam to najlepiej. A może warto po prostu to zmienić. No to tak, to tyle. Trzymajcie się i hej, hej.